dzień dobry na działeczce po słoneczniku. Na tej, gdzie tutaj były te różne odmiany słonecznika, ale niestety nie udało się w tego w żaden sposób zbadać, policzyć. Bo zebrany był po prostu jako gnój. Niestety. Więc wilgotność 23%, nie było najmniejszego sensu tutaj robienia jakichkolwiek porównań, tym bardziej, że tak naprawdę nad nami wtedy wisiał jeszcze radar opadowy, gdzie 2 godziny po zakończeniu koszenia przyszła kolejna ulewa. No i tak sobie to pole praktycznie od jesieni, późnej jesieni tutaj czeka. Nie było tutaj uprawki z tego względu, że była w słoneczniku koniczyna i jako ekoschemat można było to zlikwidować, gdybym zakładał uprawę następczą, ale jej nie zakładałem z tego względu, że tutaj właśnie idzie w tym roku kukurydza. No, na wiosnę nie dało się tutaj w ogóle wjechać. To jest taka wioska, gdzie na dołkach można jeździć, a na górce jest tak wysoko woda, że chociażby wjeżdżając sobie po próbki glebowe, wjechaliśmy 10 metrów i jeszcze 1,5 tygodnia temu było tak mokro, że tutaj było można buty zostawić. Więc jeżdżę z taką dozą niepewności, nie ukrywam, z tego względu, żeby się czasami gdzieś tutaj nie zakopać, ale już widzę, że chociażby z wielkimi rowami sąsiedzi przyjechali tutaj z nawozem, więc mam nadzieję, że już pójdzie. Jeżeli chodzi o kukurydzę, kukurydzę będzie w tym roku trochę więcej, słonecznika nie będzie w ogóle. Zrezygnowałem ze słonecznika z tego względu, że nie do końca miałem dobre działki pod niego, to raz, a dwa, opłacalność w ubiegłym roku pierdzielnęła po prostu o posadzkę. Więc słonecznik na ten rok przynajmniej out. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ale tutaj na tym mokrym to, Jezu, niezłe pastwisko się tam zrobiło. Tego ścierniska w ogóle tutaj nie ruszam, bezpośrednio wjadę z kultywatorem do uprawy bezorkowej. Słonecznik, te łodygi słonecznika są naprawdę kruche, tutaj nie będzie żadnego problemu, bo zresztą na części działek po słoneczniku, gdzie było siane żyto jare, już tak naprawdę w grudniu było wjechane bezpośrednio samym kultywatorem i od razu siew, bez żadnych najmniejszych problemów, wszystko udało się uprawić i zrobić w taki sposób, żeby to było zrobione dobrze. Więc tutaj po prostu to będę odpuszczał. Pojawia się dużo mniszka lekarskiego, więc widać, że chemia, która w słoneczniku gdzieś tam była stosowana, tego mniszka akurat nie zwalczyła, no ale w przypadku chemii do kukurydzy tutaj nie będzie żadnego najmniejszego problemu, żeby ten mniszek po prostu był w tej kukurydzy zwalczony. No i de facto oprócz tej trawki, która gdzieś tam była na górze, mniszek, koniczyna żyje. Są kępy koniczyny, które gdzieś tam się rozwijają, ale to wszystko mechanicznie i chemicznie będzie w kukurydzy zwalczone, więc nie ma jakiegoś większego problemu. No a po tej górce mokrej, zobaczcie, tutaj wjechaliśmy na totalną pustynię, 5-6 klasa. I żeby było tak ciekawie, no to właśnie w takim bezpośrednim dołku. Uwielbiam pomiot kurzy za to, że wywozisz go po 10 ton na hektar, 9, a na polu go praktycznie nie ma widać, szczególnie jeżeli gdzieś tu jest jakieś ściernisko. Teraz czyszczę rozrzutnik, bo tutaj parę kilometrów na to pole mam. Ale taka jeszcze szybka informacja odnośnie ubezpieczeń. Wspólna akcja ubezpieczeń nadal trwa, więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma zgłoszonych upraw do ubezpieczenia, warto to zrobić, co chociażby pokazują ostatnie dni, ostatnie tygodnie, że to ubezpieczenie warto mieć. No teraz głównie uprawy jare, jęczmienie, pszenice, buraki, kukurydza, słonecznik. Z tych upraw warto nie rezygnować w przypadku ubezpieczenia, bo wiadomo, grad, mogą się jeszcze pojawić przymrozki gdzieś tam w połowie maja, więc warto sobie poubezpieczać te uprawy. Ja kukurydzę, no i tak naprawdę wszystkie uprawy jary ubezpieczam od gradu, to co idzie od ognia. Przymrozki w kukurydzy odpuszczam, chociaż akurat u mnie to ryzyko przymrozków jest dość duże, jednak nie widzę aż takiej potrzeby, tym bardziej, że ten termin siewu kukurydzy jest w tym roku odsunięty w czasie. No i co do ubezpieczenia, wszystkie informacje www.bezpiecznegospodarstworolne.pl bądź
można wysłać też deklarację chęć na adres e-mail. Ubezpieczenia są hurtowe, więc stawki są niższe. Dobór oferty jest indywidualny, w zależności od tego, co kto chce, na jaką sumę ubezpieczenia i tym podobne. Więc jeżeli jeszcze nie macie zrobionych ubezpieczeń, to zapraszam. A teraz w transporcie kilka słów odnośnie zrzutki. Jak wiecie, zrobiliśmy zrzutkę na ciągnik, który został skasowany na strajku w Rogowie. 300 tysięcy udało się uzbierać w 3 dni. Mieliśmy nadzieję, że uda się tą zrzutkę jak najszybciej wypłacić, kupić ciągnik i tak naprawdę temat zamknąć. Niestety temat się ciągnie, bardzo długo się ciągnie. Powstają różne teorie spiskowe, konspiracyjne i tym podobne. Gdzieś to wyjaśniliśmy na RMF-ie, ale dzisiaj akurat rozmawiałem z panią prawnik wynajętą przez poszkodowanego rolnika, z tego względu, że sytuacja bardzo, bardzo się mocno skomplikowała. Jeżeli chodzi o zrzutkę, zrzutka weryfikuje wszystkie zorganizowane zbiórki. Do 50 tysięcy nie ma jakiegoś większego problemu, powyżej 50 tysięcy zgody, notatki policyjne i tym podobne. Jest to dobry krok z tego względu, że pojawia się dużo wyłudzeń, pojawia się dużo jakichś oszukańczych, nazwijmy to, zbióreczek. No i powysyłaliśmy wszystko, co chcieli. No i ostatecznie padło hasło, że dopóki nie będzie decyzji odmownej odnośnie OC, nie będzie wypłaty. Jeżeli chodzi o OC, tutaj mieliśmy opinię prawników, że wypłata OC w przypadku protestu rolniczego na drodze ekspresowej praktycznie jest niemożliwa do ogarnięcia. Były też decyzje z AC, z innych ubezpieczalni, gdzie ubezpieczalnie odmówiły wypłaty AC, właśnie argumentując to tym, że ciągnik nie jest ubezpieczony podczas protestów rolniczych. No i tak naprawdę to jest taki punkt zaporowy, jeżeli chodzi o tą kwestię. No i minął praktycznie miesiąc, ubezpieczalnia już była, ubezpieczalnia obejrzała ciągnik. No i się mocno sprawa skomplikowała z tego względu, że kierowca ciężarówki, przynajmniej tak tutaj twierdzi pani adwokat, nie przyznaje się do winy. W sensie uderzenia w te ciągniki i tym podobne. Nie wiem, nie chcę tam wchodzić w jakieś szczegóły, bo to są sprawy, które toczą się na policji, sprawa, która toczy się, prawdopodobnie zakończy się w sądzie. Mają być przesłuchiwani świadkowie, minimum 15. I to wszystko się będzie bardzo, bardzo, bardzo mocno wlekło. Nie ma tutaj opcji, żeby zakończyć tą sprawę szybko. Nie ma opcji, żeby udało się to tak naprawdę załatwić przed żniwami, przed takimi pracami polowymi jesiennymi. Stąd też do gry wchodzi pani prawnik, która przejmuje, jakby powiedzieć, dostała ode mnie pełnomocnictwo i ma dogadywać się z rzutką o to, żeby te środki po prostu zostały wypłacone. Bo nie rozumiemy decyzji z rzutki, gdzie mamy opinię prawnika, mamy decyzję, mamy opis sytuacji. Nie jest to zbiórka, która jest jakaś taka, nazwijmy to, cicha. Sprawa jest medialna, sprawa była nagłośniona w mediach, a zrzutka po prostu blokuje wypłatę tych pieniędzy. Proszę też o to, żeby nie atakować samego portalu zrzutka.pl, bo mają jakieś tam zasady, mają jakiś swój regulamin. Jednak, no mówię, wszystko, co miało być dostarczone, zostało dostarczone i teraz praktycznie od miesiąca nie ma żadnego ruchu w kierunku wypłaty, no i nie ma też ruchu w kierunku zakupu ciągnika, jak i też chociażby sfinansowania tych pozostałych szkód, które gdzieś tam się pojawiły w przypadku innych. Mamy przygotowane porozumienie, że w przypadku, gdyby w procesie sądowym doszło do takiej sytuacji, że za rok, czy za dwa, czy za trzy, jednak ten rolnik to OC dostanie, bo to się już rozbija o lata, nie o tygodnie, nie o miesiące, jest zwrot od rolnika w naszym kierunku i my przeznaczamy te pieniądze na dany cel charytatywny, który będzie prawdopodobnie po prostu, jeżeli do tego dojdzie, ustalony również z wami, ponieważ duża część z was na tą zrzutkę się składała. No i sytuacja wygląda tak, że to wszystko gdzieś tam się zakorkowało właśnie przez
prawdopodobną sprawę sądową. Dzisiaj sprawa jest na policji, nadal jest na policji i wszystko wskazuje na to, że sprawa zakończy się w sądzie. Niestety przez to nie chce zrzutka wypłacić pieniędzy i przez to nie możemy zrealizować celu tej zrzutki, którym był zakup ciągnika dla rolnika, który po prostu ten ciągnik stracił podczas protestu. Akcja z dobrymi intencjami, akcja, która pokazała, że rolnicy są naprawdę ze sobą solidarni i potrafią się w takim kryzysowym przypadku bardzo szybko skrzyknąć i poczynić dobro. Niestety zeżarła nas biurokracja. Zżera nas biurokracja, o, powiem w ten sposób. Więc z naszej strony na dzisiaj to jest tyle informacji, bo nie ukrywam, że ten temat mnie męczy, bo jestem głównym organizatorem takim oficjalnym tej zrzutki. Co chwilę jakieś wywiady, jakieś właśnie prostowanie teorii spiskowych, odpieranie zarzutów, że może nawet sobie te pieniądze wzięliśmy do własnej kieszeni, co jest totalną bzdurą, bo każdy, kto gdzieś tam ma dostęp do linka, widzi, że ta zrzutka nie jest po prostu wypłacona. I takie ataki personalne po prostu są męczące. A mówię, wszystko według naszego planu miało się zakończyć w maksymalnie 2 tygodnie. Za chwilę mamy majówkę. Już jest miesiąc praktycznie od zbiórki i sprawa praktycznie utknęła w miejscu. Mamy nadzieję, że pani adwokat, która teraz działa, która jest wynajęta przez tego rolnika, dopnie tą sprawę do końca i uda się te pieniądze wypłacić i po prostu tą zrzutką zadziałać, ale pewności 100% nie mamy. Więc trzymajcie kciuki. Ja tutaj lecę dalej z obornikiem, lecę z uprawą. Jak widzicie, trochę zaczęło padać. Mam nadzieję, że się nie rozpada za mocno, bo będzie problem z uprawami. A jednak, no nie ma co ukrywać, że troszkę śmierdzi. Więc to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam was serdecznie, rolnik nieprofesjonalny.